Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak można określić, czy dana zmienna losowa ma charakter ciągły czy skokowy. Oczywiście, że jeszcze w literaturze czy nawet na jakiejś Wikipedii znajdziecie, że istnieje zmienna quasi-ciągła, czyli taka, która ma jednocześnie własności zmiennej ciągłej i zarazem skokowej, ale głównie wyróżniamy dwa rodzaje zmiennych, ciągłą i skokową, i w zależności od tego, jaki mamy określony już ten rozkład, tak podchodzimy do określonego zadania. Zaczynamy od tego, że zmienne losowe generalnie możemy podzielić na typu skokowego, czyli inaczej nazywane jako dyskretne. Mamy też zmienne losowe typu ciągłego. Generalnie o co będzie chodziło? O to, że w zmiennych skokowych wiemy, ile jest konkretnie możliwych wariantów danej zmiennej oraz jakie jest prawdopodobieństwo zajścia każdej z konkretnych wartości. Czyli to prawdopodobieństwo jest znane i wówczas, tak jak w zwykłych podstawach statystyki w liceum, czy też po prostu w prawdopodobieństwie, suma wszystkich zdarzeń, jakie są możliwe do zajścia w zmiennej losowej, czy to w ciągłej, czy w skokowej, muszą nam dawać 1 i każde z tych prawdopodobieństw jest wartością nieujemną z przedziału od 0 do 1. I teraz przykłady, jakie zmienne możemy nazwać skokowymi. Na przykład liczba ziaren maku w opakowaniu. To znaczy nie może być 1,5 ziarenka maku, bo mamy albo 1, albo 2 i tak dalej. Tak samo liczba dzieci w gospodarstwie domowym. Nie można powiedzieć, że mamy 5,5 dzieci w gospodarstwie domowym, mamy albo 5, albo 6. Wiadomo, dzieci może też być i 0 w gospodarstwie domowym. I na przykład liczba zepsutych autobusów w zajezdni tak samo może wynosić 0, 1, 2, 3, czyli to są wartości całkowite bez części ułamkowej, czyli mamy jak skok kangura, podstawowy przykład. Może on zrobić 1 skok, 2, 3, 4, ale nie może zrobić 2,5 i on między jednym skokiem a drugim skokiem nie dotyka ziemi, czyli nie ma jakby części ułamkowej. I teraz przykładowy zapis zmiennej skokowej ma następującą postać. Tutaj mamy wypisane wszystkie możliwe warianty, czyli x i danej zmiennej, a tutaj zapisane mamy PI, czyli prawdopodobieństwa zajścia określonego zdarzenia. Szanse na to, że dana zmienna losowa typu skokowego przyjmie wartość 0, szanse, prawdopodobieństwo wynoszą 25%. Na to, że dana zmienna o typie skokowym przyjmie wartość 2, te wyniki prawdopodobieństwa wynoszą 0,35. Każda z tych wartości jest ułamkowa i suma daje nam wartość 1, a każda z nich jest między 0 a 1. Dla odróżnienia zmiennych skokowych, które przyjmują wyłącznie wartości całkowite, mamy zmienne typu ciągłego. One przyjmują wszystkie możliwe wartości rzeczywiste. Mogą być to tak samo wartości ujemne, ale nie tylko skokowe, czyli te całkowite, ale również ułamkowe. I jak my możemy sobie powiedzieć, jak tu występuje po prostu funkcja prawdopodobieństwa przyjmująca konkretne wartości, tu mówimy w przypadku zmiennych losowych ciągłych o funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Dla mnie jest to odpowiednik tej funkcji prawdopodobieństwa, ale musimy uważać na to, że tu mówimy o gęstości prawdopodobieństwa, bo można określić prawdopodobieństwo, że zmienna przyjmie konkretną wartość lub też znajduje się w jakimś określonym przedziale. Dobrze, jakie przykłady mamy zmiennej losowej typu ciągłego? To wszystkie te, które mogą przyjmować wartości ułamkowe. Wzrost człowieka może być 15 mm, zróbmy 175 cm, 175,1. Każda część ułamkowa tego wzrostu jest możliwa. Tak samo jeśli chodzi o jakieś miary też mogące przyjmować wartości ułamkowe. Długość pręta może być 2 mm, 2,1 mm czy 500 mm. To są różne długości, ale też po przecinku możliwe. Tak samo ma kostka masła, może ważyć 200 gram, ale i też 199,9 gram. Koszty przedsiębiorstwa w tysiącach złotych tak samo mogą być częścią ułamkową, bo możemy wydać na jakiś cel 1500 zł, czyli 1500 zł, ale też 1500 1,1 zł.
Ostatni przykład też taki jest związany z człowiekiem, temperatura ciała zdrowego człowieka w stopniach Celsjusza. Ona jest w jakimś stałym zakresie od do i może przyjmować każdą wartość pomiędzy tymi dwoma granicznymi wartościami. Przykładem tutaj może być zapis zmiennej ciągłej o postaci, czyli jest podana, zobaczcie, tutaj funkcja gęstości, która zależy od x i w tym momencie dana zmienna może mieć zapis, powiedzmy potraktowana być jako zmienna ciągła, tylko że pamiętajmy, że całka od minus nieskończoności do plus nieskończoności z funkcji gęstości po przyrostach dx musi dawać 1, co jest równoważne z zapisem tutaj w przypadku zmiennych skokowych, bo pamiętajmy o to, że o tym, że tam, gdzie zmienne typu ciągłego mogą przyjmować wartości wszystkie możliwe, nie można zastosować zwykłego sumowania, bo od pierwszego do ostatniego, tylko musimy zastosować całkowanie. Pokażę Wam to na przykładzie. Oczywiście zmienna losowa może być informacja, nie musi być napisanej, że to jest zmienna o określonej funkcji gęstości. Może być narzucona nazwa, która już będzie wskazywała, czy mamy do czynienia z zmienną skokową, czy też ciągłą. O każdej zmiennej, czy też ciągłej, czy skokowej, możemy powiedzieć kilka najważniejszych informacji, które możemy nazwać parametrami rozkładu danej zmiennej. Pierwszy z elementów, które możemy opisać w ramach czy zmiennej skokowej, czy ciągłej, jest to tak zwana wartość oczekiwana. W przypadku wartości dla zmiennej skokowej, my w tym momencie każdą wartość mnożymy dla razy odpowiadające jej prawdopodobieństwo wystąpienia i sumujemy wszystkie takie wartości. W przypadku zmiennej ciągłej, o charakterze ciągłym, nie można, jak mówiłam, zastosować znaku sigma, czyli sumowania, i używamy symbol całki, gdzie całka zastępuje nam to sumowanie. I robimy, że wartość oczekiwana to jest całka od minus nieskończoności do plus nieskończoności z x, tak jak tu, a tu funkcja prawdopodobieństwa zostaje zastąpiona przez funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Interpretacja wartości oczekiwanej jest taka sama w przypadku zmiennej skokowej, jak i ciągłej, bo to po prostu jest miara, tyle że różnymi sposobami liczona. Drugą miarą, którą możemy badać w ramach parametrów rozkładu, jest wariancja. Jako podstawowa miara zróżnicowania, oczywiście nie posiada interpretacji, ale w niej możemy liczyć, jak każda wartość różni się od wartości oczekiwanej. Te różnice są podnoszone do kwadratu, sumowane, ale przed sumowaniem przemnożone jeszcze razy prawdopodobieństwo zdarzenia, że dana zmienna przyjmie określoną wartość xi. Tutaj, jeśli chodzi o wariancję dla cechy ciągłej, wzór jest analogiczny do tego, tylko że zamiast, mówiłam, znaku sumy, mamy znak całki tutaj oznaczony od minus nieskończoności do plus nieskończoności. I też, jak każda wartość różni się od oczekiwanej do kwadratu i te różnice jeszcze przemnożone przed całkowaniem są przemnożone przez funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Jak wiemy, wariancja nie posiada interpretacji, dlatego liczymy odchylenie standardowe, czyli pierwiastek z wariancji, czyli z wyniku tu otrzymanego wyliczamy pierwiastek i tutaj tak samo wyliczamy pierwiastek stopnia kwadratowego. I teraz jeśli chodzi o cechy skokowe, jak i ciągłe, możemy wyróżnić takie standardowe, popularne rozkłady, które mają z góry narzucone, jak wyliczamy wartość oczekiwaną, a jak wyliczamy wariancję lub odchylenie standardowe, w zależności jaki mamy podtyp danej zmiennej losowej. Jeżeli chodzi o zmienną skokową, możemy określić, że mamy rozkłady jednopunktowe, dyskretny, jednostajny, dwupunktowy, dwumianowy jest bardzo często używany jako Bernoulliego rozkład,
Poisson jest bardzo często używany, rzadziej hipergeometryczny i geometryczny, ale w zadaniach również się pojawiają. Najważniejsze dwa rozkłady skokowe są tutaj. Każdy z tych rozkładów ma z góry określoną wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe lub wariancje. Możecie w internecie znaleźć listy ze wzorami, jak się szuka wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe dla danego typu rozkładu. Jeśli chodzi o przykłady rozkładów dla zmiennej ciągłej, tak samo można znaleźć w internecie, a przykładowe najważniejsze rozkłady to jest, oczywiście jest jednostajny, bardzo popularny jest wykładniczy, normalny, często stosujemy rozkłady chi kwadrat, na przykład do testu statystycznego i znany jest rozkład T studenta i oczywiście jeszcze jest odmiana logarytmiczno-normalny. Dużo zadań opiera się o rozkład normalny czy test studenta i na pewno na moich filmach możecie się zapoznać z każdym z tych rozkładów teoretycznych oddzielnie, także zapraszam do oglądania.